Młody i ceniony w świecie artysta Wojciech Szybist zaprezentował wystawę o tytule Pośród rzeczy. Obrazy można zobaczyć w sali Ośrodka Promocji Kultury Gaudemater. Wojciech Szybist jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego prace wyróżnione zostały m.in. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2018 roku obronił pracę doktorską na krakowskiej ASP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką warsztatową. Jego wystawa o tytule Pośród rzeczy to nawiązanie do przemijania. Wszystkie te obrazy właściwie oscylują wokół tematu vanitas. Malując te obrazy, myślę o przemijaniu, o losie człowieka, o takich fundamentalnych sprawach, wydaje mi się, ważnych dla nas wszystkich. Tematyka obrazów Wojciecha Szybista dotyczy ludzkiej egzystencji. Artysta w metaforyczny sposób stara się malować to, co dla niego istotne, czyli relacje z Bogiem, ludźmi czy odpowiedzi na nurtujące pytania. Jestem zwolennikiem myślenia o obrazie w taki sposób, że ten obraz właściwie prowadzi w twórcę. To nie jest też tak, że podchodząc do malowidła, myślę o nim już jako o skończonym projekcie. Wydaje mi się, że wtedy twórczość staje się po prostu nudna, zaczyna być jakimś rodzajem wyrobnictwa takiego. Wystawę można oglądać do 5 marca.